czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Lecimy. Aha, to słuchaj, pojedźmy sobie na te małe podjazdy. Jest tego. Fajny. A tutaj Tom? Co? Tom? Może? Wąt. Tu już mam problem z pojazdem. Tylko wyłącznie rozpędzam. A tutaj te, tam u góry co jest? Droga, tak? Tak, tu idzie droga, nie? Taka. To co jechaliśmy? Tutaj idzie droga.
Też nie wiem. Musimy tu wlecieć i sobie objechać, zobacz. Aha. Nie, nie znam jeszcze wszystkiego. No tu jest bardzo głęboki piach, wiesz. To jest za ciężki stój, nie? U was 138 kg chyba. Także. O. Także raczej nie. No to dużo, dużo. Nie jest przodem i nie daje rady, nie? Aha. Ale na początek dobra zabawa, co? No wiesz, to nauki nie szkoda, nie? Mhm. 800 zł mnie kosztowało, to wiesz. Ile? 1800. No, no to słuchaj. No. Przecież to musiał być zabór wydechowy, tam się rozszedł na łączeniu, tak podejrzewam, że mi go na niskich obrotach trochę otwiera kanał za mocno, nie? Mhm. Ciekawe, który to jest rocznik, wiesz? Po 90 podejrzewam. Mhm. To jest ten sam silnik co DT125 w Yamahach, nie? Aha. Tam się różni tylko przełożeniami minimalnie. No i wbrew pozorom, ten ma większe dysze niby w gaźniku. Mhm. Także i to jest ta wersja Belgarda, jakaś tam limitowana, że ma 32 konie, bo normalnie tam od 15 do 20 wychodziły poblokowane, nie? Tak. Także tam to tak daje radę. Fajna, ładna jest, podoba mi się. A Marek co on robi? Idę zobaczyć ten zjazd i tamten podjazd. Tamten możesz próbować, bo to jest taki w miarę płaski, tylko wiesz co, dobrze się napędź. Spróbujemy. Żebyś miał prędkość, nie? Nie znamy terenu, ale... Poznaliśmy. Chyba Bartek spróbował. Jedziesz. Idzie maraz. Lepiej mu poszło. Tamto. No prawie, prawie ci poszło. Wejdź sobie z tej górki, tak wiesz, napędź się. Nie wiem czy ten, przednie koło za szerokie nie jest, kurwa. Trochę jest szerokie. Z drugiej strony niby się tak nie przejdzie, nie? Wejdź tyłek do tyłu, nogi wyprostuj. Tył obciążaj i gaz. Pięknie. Jedziesz! Nie odpuszczaj! Patrz, 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 patrz! Tam to ładne wysokie.
Co? Tam są ładne wysokie. Po drugiej stronie. Prawie podjechał, widziałeś? Tu można se podjeżdżać, tylko nie wiem. To trzeba wstawić całe u góry, nie? No. To idę obczaić do góry. Tam widziałem co głębsze, wiesz. To i w to co odjazda. Mhm. Bierz tam. Pro. Tam. A nie, ty już tu jechałeś. Kurde, to jest takie wielkie, że tu nie wiadomo gdzie tu jechać. Słuchaj, jak tą górkę, Bartek, jak tą górkę podjadę tu, nie? To tu dojadę do drogi, nie? Tak, tylko że nie wiem czy... Nie wiesz, musiał koła zrobić, nie? Aha. No bo na wskroś się przewalić, nie? Bo teraz taki u gór jest. No nie wiem co tam jest, wiesz, tak głupio, jak nie wiemy co tam jest, to... Rozumiesz? Jeszcze dziur nie widziałem większy, chyba że tam zawałem pod lasem, bo próbowałem tutaj jakiegoś nowego wjazdu poszukać. To trochę przeleciałem, nie? No ja do tamte spróbuję. No dobra, chodź. W stronę. Jaka tu droga? Fajnie! Niestety, jeden nie wjechał. Jeden nie wjechał, czyli ja. A chciałem. Czekaj, luz, nie? Tam do nas pojechał. O, to tak naprawdę, czemu nie wjechałem? Co? Powiedz mi to. Tu bardzo jest drogi. Co? Tam równo, ale to kurwa.
Tu trzeba mieć więcej gazu. To jest uskok. No tu uskok jest. A tu masz garby, wiesz? Tu garby są. Tamte są długie. To u góry gard, nie? No. Tak było mój kurwa przed całym końcem od... kręcić. Chyba pojedziemy się napić, co? Chyba jo. Kurwa. Ale fajne, co? To jest mega. Tak jak... Gardło, nie u góry. No, niewidoczny z dołu. A zmieniłem teraz mapę na tą mocniejszą, bo jeździłem na słabej. Jedziemy do Bartasa. Wszędzie to są podjazdy. Gdzie byś tylko nie spojrzał. Wiesz co, tu przejedziemy tamtą górę i pojedziemy się napić. A twój ziomek przyjedzie? Nie, roboty ma dobrze. A. Dużo nie brakowało, no. Powiem wam, że taka ciężka aż to nie jest ta 250, 350. Teraz ja.
Chcesz to zaliczyć? No, a czemu nie? Chciał wrzucić, a wspaniale. No to ludzie. Co? Na ludzie. Jeszcze raz? Na ludzie masz. Na ludzie. O kurde. Zaliczona. Ale trudno. Trzeba jeszcze więcej gazu. Z jakiego biegu wjechałeś? Trzeciego. Ja też. Kurde, ale bym się zło. O Jezu, idziemy się napić. Ale powiem ci, dobrze ci idzie ta Yamaha, wiesz? Wiadomo, że pod górę to nie będzie miała tyle, ale tak na prostym to fajnie. I tam małe wzniesienia. Dobrze się zachowuje. A można założyć mniejszą oponę z przodu? No właśnie, to jest 18, nie? A ty masz przeważnie 19 do 21 rozmiary, nie? Mhm. I ciężko znaleźć. Także brałem co było, sadziłem co było. A może... Będę szukał felgi 19. Aha. Tylko że szkoda mi tej tarczy hamulcowej, bo to jest duża tarcza, nie? 330 mm. No, no, no. Także... Stawię z drugiej strony też podejrzewam, że ta tarcza za długo nie pożyje, nie? Aha. Gdzieś po kamieniach pewnie tak, dostanie. Ale wiesz co? Jak wstawię filmik z tą Yamahą, to może widzowie jakoś rozwiązanie tanie powiedzą, co zrobić z tym kołem z przodu. Bo z tyłu jakie masz? Z tyłu jest 17. 17, a z przodu 18. No. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.